Po długim wyczekiwaniu wreszcie do kin trafił kolejny wielki film ze świata Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Od premiery Black Widow trochę minęło i miejmy nadzieję, że kolejne wielkie produkcje ze świata superbohaterów jak Venom czy Eternals nie zostaną przełożone. Jednak dziś nie o nich, ponieważ jeśli chodzi o Shang-Chi, to mamy naprawdę wiele tematów, które chcemy poruszyć. Oczywiście ostrzegam przed spoilerami z całego filmu, ponieważ będziemy tu mówić o absolutnie wszystkich najważniejszych wydarzeniach. Przed nami kilka naprawdę ekscytujących dni, ponieważ Shang-Chi dostarczył wiele informacji i kilka z nich mocno wpływa na MCU, nawet bardziej niż może zdajecie z tego sobie sprawę. Jednak dziś powiemy o scenie po napisach, a raczej o dwóch scenach, które zapowiadają pewne wydarzenia i pokazują, jak ważną osobą w MCU będzie teraz właśnie Shang-Chi. Mamy nowy miesiąc, a to oznacza nowe losowanie dla naszych subskrybentów. W tym miesiącu ponownie możecie wygrać figurki Funko Pop swoich ulubionych bohaterów MCU i wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w losowaniu, to subskrybować nasz kanał. Pozwoli wam to wziąć udział w tym i we wszystkich następnych losowaniach. Zacznijmy od sceny, która sama w sobie nie znaczy tak wiele, jednak która zapowiada zmiany w szeregach organizacji obecnych na tym świecie. Widzimy siostrę Shang-Chi, czyli Jian Ling, która ogląda zdjęcie swojej matki. Oczywiście ona sama w trakcie filmu podkreślała, że tęskni za nią, jednak nie ma zamiaru robić wszystkiego tego, co robi jej ojciec, aby ją sprowadzić z powrotem. Wiemy więc, że nasi główni bohaterowie uważają, że Jian Ling będzie powoli likwidować organizację 10 Pierścieni. Jednak jak pokazuje właśnie ta scena, ona objęła władzę na tronie tej organizacji. Na dany moment ciężko powiedzieć, czy będzie ona kontynuowała dzieło swojego ojca, czy jednak ma zamiar postawić całą paczkę w dobrym świetle. Widzimy jednak, że już wprowadziła pewne zmiany. W trakcie filmu dowiedzieliśmy się, że ojciec nie trenował jej jak swojego syna ze względu na jej płeć, więc potajemnie sama się szkoliła i wyszło jej to całkiem dobrze. Jednak teraz widzimy, że na placu treningowym jest oddział kobiet, które przechodzą trening. Pod koniec widzimy też oddział mężczyzn, więc nie przerobiła on organizacji na kobiecy zespół. No i pod koniec sceny dostajemy już typowe dla Marvela napisy 10 pierścieni powróci. Oznacza to, że organizacja ta cały czas będzie obecna w tym świecie, jednak aż tak potężna już nie będzie. Na jej czele stoi wojowniczka, jednak 10 pierścieni już nie posiada. Fajnie będzie zobaczyć, jak ta okryta złą sławą organizacja przyjmie się właśnie w Marvel Cinematic Universe. Czas jednak przejść do tej ważniejszej sceny, która zaskoczyła chyba nas wszystkich. Pod koniec samego filmu widzimy Katie i Shang-Chi, którzy znowu w barze rozmawiają ze swoimi znajomymi. Ci oczywiście nie wierzą w opowieści o tym, że nasza dwójka uratowała świat, jednak otwiera się portal i wychodzi z niego Wong. Pyta on Shang-Chi, czy ten ma przy sobie pierścienie i pije drinka. Nieźle. Zabiera naszą dwójkę do Sanctum Sanctorum i na ten film się i kończy. Kontynuację tego jednak dostajemy w scenie po napisach, gdzie to Wong bada z pomocą swoich zaklęć 10 pierścieni, jednak nie jest sam, ponieważ z pomocą hologramu, takiego jaki widzieliśmy w Avengers Endgame, widzimy również Kapitan Marvel i Bruce'a Bannera. I to jest wielkie zaskoczenie, o którym mówiło się od dłuższego czasu. Jednak, Kapitan Marvel ma długie włosy, a wiemy, że miał krótkie podczas wydarzeń z Endgame, a Bruce, no właśnie, to Bruce, nie Profesor Hulk. I zanim ktoś powie, że dzieje się to przed Endgame, czy w trakcie pięciolecia, to warto zauważyć, że Bruce ma cały czas stabilizator ręki po tym, jak wykorzystał Kamienie Nieskończoności. No i w samym filmie było widać kilka plakatów z pomocą dla osób, które nie mogły pozbierać się po blipie. Tak więc Kapitan Marvel i Bruce próbują zrozumieć, czym są te pierścienie. Kapitan Marvel twierdzi, że to nie technologie Chitaurich, których widzieliśmy w pierwszym filmie Avengers, ani żadna technologia z tych, z którymi miała styczność podróżując po wszechświecie. Bruce dodaje od siebie, że nie jest to Vibranium i same pierścienie mają o wiele więcej lat niż 1000, jak mówiło się wcześniej. Dodatkowo Wong twierdzi, że kiedy Shang-Chi użył tych pierścieni, to dało się to odczuć nawet w Sanctum Sanctorum. No i dodatkowo same pierścienie wysyłają jakiś sygnał. Kapitan Marvel nagle opuszcza konferencję, a Wong i Bruce witają Shang-Chi w zespole. Tak więc, co to wszystko oznacza? Zacznijmy od tego, że pierścienie te zainteresowały dwójkę osób. Kapitan Marvel, która widziała ogromną ilość technologii we wszechświecie, a nadal pierścienie ją zadziwiają, i największego mózgowca na Ziemi, Bruce'a Bannera, który tak samo nie wie, co to wszystko znaczy. Oboje jednak wiedzą, że pierścienie to ogromne źródło mocy, dlatego lepiej poznać, skąd pochodzą. Marvel zmienił bardzo dużo w tym filmie, jeśli chodzi o same pierścienie. W komiksach były to dosłownie pierścienie, jednak tutaj przybrano postać bardziej bransolet.
I to nie przypadek, ponieważ oryginalne pierścienie przypominały bardzo mocno kamienie nieskończoności. W komiksach były one częścią technologii rasy Makluen, czyli smokopodobnych istot, które nawet nie pochodziły z naszego świata. Każdy z pierścieni posiadał własne moce na cześć jednego z wielu wojowników właśnie tej rasy. W filmie one emitowały po prostu olbrzymią energię i żaden z nich nie wyróżniał się spośród innych. Choć w filmie dostaliśmy smoka Protektora, to raczej patrząc na to, w jakim kierunku zmierza MCU, nie ma co liczyć na pojawienie się właśnie Makluen. Powstaje jedno wielkie pytanie. Do kogo został wysłany sygnał, o którym wspomniał Wong? Odpowiedzi na to pytanie może być wiele. Celestials, Galactus i wielu innych. Na dany moment powiem szczerze, że nie jestem gotowy odpowiedzieć na to pytanie, jednak postaram się w najbliższych dniach zebrać trochę informacji i odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie. Jeśli ktoś z Was ma własne teorie, to piszcie tam poniżej w komentarzach. Podsumowując, pierścienie Shang-Chi w MCU są o wiele ważniejsze niż mogliśmy się tego spodziewać. Przykuły uwagę członków Avengers, którzy postanowili dodać właśnie Shang-Chi do swojego zespołu. Jego obecne zdolności biją na głowę większość obecnego zespołu i szczerze nie mogę się już doczekać kolejnych scen z udziałem Avengers, gdzie to Shang-Chi odwala takie rzeczy, jakie odwalał w tym filmie. Choć prawda jest taka, że na kolejne Avengers Assemble poczekamy kilka dobrych lat. No i na koniec jeszcze kilka mniejszych odpowiedzi. Dlaczego Bruce jest w ludzkiej postaci, a nie profesora Hulka? Dlaczego Kapitan Marvel ma długie włosy? No i najważniejsze, gdzie jest Doctor Strange? Czy to nie dziwne, że kiedy w Sanctum Sanctorum odczuli gigantyczną energię, to właśnie Wong poszedł to sprawdzić? Dlaczego to Wong zaklęciami bada pierścienie, a nie Strange? Według mnie dzieje się to wszystko w innym świecie. Oczywiście przypominam, to tylko moja teoria, jednak wydaje mi się, że to wszystko nie dzieje się w głównej ścieżce MCU. Czy to nie dziwne, że taka organizacja z taką siłą była praktycznie niezauważana? Że taka energia, jaką emitują pierścienie, nie była sprawdzana przez kogoś? Co jeśli jest to zupełnie inny świat, gdzie to Wong jest głównym obrońcą, czyli Sorcerer Supreme, gdzie Bruce nie połączył się z Hulkiem i gdzie Kapitan Marvel nie poszła do fryzjera? Dlaczego Wong zaprzyjaźnił się z Abomination, który i jest właśnie jednym z głównych przeciwników Hulka? Tak jak nam pokazał serial Loki, możemy mieć prawie identyczne światy, jednak pewne rzeczy będą się różnić. I kto wie, czy to właśnie kolejne filmy jak Doctor Strange in the Multiverse of Madness czy Ant-Man 3 nie sprowadzą Shang-Chi właśnie do głównej ścieżki czasowej, do naszego wymiaru. Największą zagadką jest, jakim cudem pierścienie istniały w MCU od zawsze i nikt tego nie zauważył. Oczywiście ponownie przypominam, jest to tylko moja teoria, jednak mam co do niej wielkie nadzieje. Gdyby to była prawda, to właśnie to mogłoby wyjaśnić pojawienie się wielu innych bohaterów MCU, jak chociażby Miss Marvel. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Co tak bardzo zaniepokoiło Kapitan Marvel, że po prostu przerwało połączenie, mówiąc, że jak coś to Bruce ma do niej numer? Problem jedynie polega na tym, że tak jak on sam podkreślił, nie ma tego numeru. Możliwe, że ona domyśliła się, do kogo idzie sygnał pierścieni i od razu chce to sprawdzić. A może dostała po prostu inną wiadomość, jak chociażby to, co będzie się działo w jej drugim filmie zatytułowanym jako The Marvels. Pytań jest wiele, po prostu ogrom. Odpowiedzi na dany moment na większość nie ma, jednak w najbliższych dniach postaram się rozłożyć ten film na części pierwsze, więc polecam subskrybować nasz kanał, aby tych i wielu innych materiałów nie przegapić. No i plus, będzie to dla mnie naprawdę duża motywacja. A wy, byliście już w kinie, czy może jednak aż tak was ten film nie interesuje? No i co sądzicie o mojej teorii o tym, że nie jest to główny świat MCU? Dajcie nam znać oczywiście poniżej w komentarzach. Zapraszam was również na nasz serwer Discord, gdzie możecie rozmawiać o tym filmie, o wielu innych, jak i oglądać wspólnie z innymi różne filmy. Link do serwera znajdziecie w opisie. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.